Radio Praga. Zegar Radia Praga wskazuje 4 minuty po godzinie 20. Ostatnia środa stycznia roku 2021. A my kłaniamy się sobie nawzajem. Przy mikrofonie Andrzej Krupa. Dobry wieczór. I cieszę się, że już Państwo dają znaki o obecności swojej. Audycja Fonoteka Polska, ostatnia w styczniu tego roku, właśnie się otwiera. A więc otwórzmy drzwi muzyce. Intro, którym zawsze się sobie nawzajem kłaniamy. I zawsze komunikujemy się tak samo, choć przypominam o tym zawsze, bo porządek staramy się utrzymywać. fonoteka@radiopraga.pl, facebook.com/fonotekapolska to dwie możliwości kontaktu z programem. Jeżeli Państwo wolą na grupie, to również tą drogą polecam grupa Fonoteka Polska. Zaczynamy swoistą odwrotnością myślenia. Nie myśl jak zawsze, myśl odwrotnie. A więc odwrotność myślenia może stać się lekiem na rzeczywistość. Jak to się dzieje? To wytłumaczy Państwu Dildo Baggins. Kiedyś sama do mnie trafisz, tam za kamieniem prosto w las. Wtedy przyjdziesz tylko do mnie, zastanawiam się, za co kupię twój czas. Nie wiesz co robić, rób cokolwiek, dookoła babie lato i ty. Nie myśl jak zawsze, myśl odwrotnie. Dotykaj tak, jakbyś zbawić chciała świat. I prawie czuję twoją woń. I prawie widzę twoją skroń. Połóż się ze mną, będziemy się razem bać. 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 A gdy już skropli się nasz czas i spłynie po nas i wchłonie go mech, nie chcę widzieć twoich łez. Powiekami Zuś, wyciśnij z nich śmiech. Nasze królestwo jest niestety z tego świata, trwa tyle co płycki wdech. Nieśmiertelnie jesteśmy tylko podzieleni nieskończonością, co stworzyła nas. I prawie czuję twą wolę.
połóż się ze mną. Będziemy się razem bać. 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 Zdrada nadzieje. Czasami miłość to takie straszne na mnie. Nie oglądaj się, spadając w górę. Cofam do przodu, wszystkie koszmarnie. Najpiękniejsze jadowite sny i hemoroidy, i androidy. To wszystko tak przeraża mnie. Połóż się ze mną. Będziemy się razem bać. Połóż się ze mną, będziemy się razem bać. Połóż się ze mną, będziemy się razem bać. Połóż się ze mną, będziemy się razem bać. Chwilę temu pewnie jeszcze się czegoś bał, bo był dość zajętym człowiekiem, a teraz jest już z nami Dildo Baggins i będziemy się razem bać. Ja już się boję. Ja już się boję osobiście, dlatego że przede wszystkim chciałbym się tobie pokłonić. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale jeśli jest sytuacja tego typu, w której artysta urodzony 4 listopada 2020 roku określa się, że umrze 12-14 2029 roku, to zaczyna być po pierwsze ciekawie, po drugie trochę strasznie i po trzecie już wyznaczać datę swojej śmierci. Kto to przewidział? No, posłuchaj, no dlatego Dildo Baggins jest artystą skończonym. Tak powiem, także wszystko jest zaplanowane i po prostu wszystko jest jasne, więc tutaj, wiesz, tak naprawdę nie ma się czego bać, tylko czekać, bo mam nadzieję, że w tym czasie swojego życia Dildo Baggins stworzy kilka fajnych płyt. Po prostu. No, czyli już wiemy, kiedy ze sceny zejdzie, w porządku. To twoje oblicze. Jeśli ktoś ma dobre ucho, to wie, jak się na pewno nazywasz, ale ja z pełną premedytacją zdradzał nie będę. Tutaj bardzo mi się podoba fakt takiego wyraźnego rytmu stanowiącego podstawę, na której możemy tańczyć w taki akustyczny chill out. Tak mi się kojarzy z Będziemy się razem bać i bezglutenowym. No a gorzkie żale, gdzieś wracamy do czwórki z Liverpoolu. Ten powiew ciągle tego wiatru nadmorskiego z tamtego miasta ciągle jest gdzieś z nami. Masz rację. Powiem ci, że tutaj cała koncepcja całej płyty w ogóle Dildo Bagginsa pod względem akustycznym rozwija się tak naprawdę o brzmienia akustyczne. Związane to było tak naprawdę z tym, że ta płyta powstawała w 2020 roku, roku wyjątkowym. I tak naprawdę Dildo Baggins jest dzieckiem tej pandemii, bo tak naprawdę narodził się ze względu na rodzaj muzyki, która powstała w tamtym okresie, a ze względu na to, że ograniczenia były duże, także ta muzyka powstawała po prostu tak naprawdę pod względem skromnych środków aranżacyjnych, czyli gitara akustyczna była głównym instrumentarium
I to słychać wszędzie. I z drugiej strony, wiesz, jeśli masz taki prosty instrumentarium, to zaczynasz tworzyć bardzo proste rzeczy, tak? Także to był taki powrót do korzeni muzyki tak naprawdę mojej tworzenia, ale również i te takie odniesienia do czwórki znanych artystów z Liverpoolu, to również jest właściwe właśnie ze względu na to, na tą prostą formę, która się przebija i uczyniłem z tego tak naprawdę i planuję uczynić znak rozpoznawczy do Bagginsa. I też nie jestem odkrywcą, ale ta głębia brzmienia przy właśnie, tak jak powiedziałeś, bardzo skromnych warunkach. Tak. Wiesz, tutaj w trakcie produkcji, bo produkcję wykonywaliśmy tutaj w warszawskim studio Serakos, tak jak zawsze, jak powiem, przy różnych produkcjach administratora, to mieliśmy wielkie, że tak powiem, wielkie apetyty, bo mimo tego, że założenie było takie, że robimy to bardzo skromnie, no to po pewnym czasie i przesłuchaniu, no to dochodziły ścieżki nowe instrumenty, prawda, no i nagle zatrzymywaliśmy się i mówiliśmy sobie, no nie, to miało być zupełnie inaczej i wyrzucaliśmy 2/3 tego, co zrobiliśmy, aby jednak trzymać się tej prostoty, no i to też jest tak zupełnie coś nowego w pracy studyjnej, żeby stworzyć jak najmniej tak naprawdę. To jest takie bardzo ciekawe założenie. No ale efekty są bardzo zadowalające, no przynajmniej jeśli chodzi o Dildo Bagginsa. Dildo Baggins jest zadowolony. Będzie pan zadowolony, jest pan zadowolony. Dobrze. Jest zadowolony i jest też bezglutenowy. Posłuchamy teraz drugiej kompozycji. Proszę państwa, fonoteka@radiopraga.pl, facebook.com/fonotekapolska. Dildo Baggins jest państwa i moim gościem. Zachęcam do komentowania, do zadawania pytań. Bezglutenowym teraz takim pokarmem słowno-muzycznym będziemy się raczyli. Twoje miasto nigdy nie zasypia, moja wioska nigdy się nie budzi. Leżysz w wannie, znów nie sięgasz do ręcznika, mija kolejny dzień. Udajemy zwykłych ludzi, w twoich oczach nie ma już glutenu. Gasł od kiedy wyrzekłaś się go. Wyssałaś dumę wraz z sojowym mlekiem matki. Musisz więc grasz, ale to już ostatnie z twoich żyć. Ale ty dobrze wiesz, palisz życie, nie zaciągasz nim się. Znikasz z każdym dniem, chyba że taki masz target, po staropolsku cel. Ale ty dobrze wiesz, palisz życie, nie zaciągasz nim się. Znikasz z każdym dniem, chyba że taki masz target, po staropolsku cel. Ciągniesz wciąż te sanki. Chyba już nastał czas, by na nich zjechać w dół. Wieczne życie możesz włożyć między bajki, ale radość, proszę, wyciągnij właśnie z nich. Niewierząca, ale praktykująca. Myślę, to może znajdę jakiś sens. Znów nie starczyło ci do piątego. O Matko Boże, klasycznie żyjemy w złym miejscu, o niewłaściwej porze. Ale ty dobrze wiesz, palisz życie, nie zaciągasz nim się. Znikasz z każdym dniem, chyba że taki masz target, po staropolsku cel. Ale ty dobrze wiesz, palisz życie, nie zaciągasz nim się. Znikasz z każdym dniem, chyba że taki masz target, po staropolsku cel. Ale ty dobrze wiesz,
nie zaciągasz nim się, znikasz z każdym dniem. Chyba że taki masz target, po staropolsku cel, ale ty dobrze wiesz, ale ty dobrze wiesz. Jest muzycznie bezglutenowo Dildo Baggins. Jeżeli Państwo zobaczą to gdzieś na półkach, na wystawach, to proszę dać znać. fonoteka@radiopraga.pl, facebook.com/fonoteka Polska, albo po prostu bezpośrednio do artysty. Zachęcam również tą drogą. Trzy historie obrazowo-sentymentalno-bajkowe. Chociaż nie wiem, czy to tak do końca można tak to ująć. No i jeszcze zanim pozwolisz sobie na odniesienie się do tego, teledysk do kompozycji Bezglutenowy, taniec dwóch niezależnych dam, które nocą spotykają się na dachu warszawskiego budynku. Bezkompromisowo, niepoprawnie, trochę niepoznanie, ale jakże pięknie. No, ja myślę, że to bardzo, bardzo dobrze podsumowałeś w ogóle, jeśli chodzi o cały koncept Dildo Bagginsa. To wszystko ma być trochę właśnie z jednej strony niepoprawne, a z drugiej strony piękne tak naprawdę. I w tą stronę mimo wszystko cały ten projekt pcham. Czyli tak naprawdę można się spodziewać i zarówno muzycznie, jak i w całej warstwie estetycznej projektu Bratu, to też jest ważne. Od samej nazwy poprzez muzykę będzie bardzo różnorodnie i do końca nieoczywiście, tak? Dlatego, bo cała nazwa, cały anturaż nie do końca kojarzy się tak naprawdę z muzyką, którą chciałbym zaprezentować jako Dildo Baggins. I bardzo jestem zadowolony z tego, że to właśnie w ten sposób idzie, że wiele osób jest po prostu bardzo zdziwionych tym zestawieniem oczekiwań względem pierwszego kontaktu i pierwszych myśli, jak to będzie wyglądało, względem tego, co otrzymują. Tak? Także bezkompromisowo, ciekawie, wieloznacznie i przede wszystkim prosto. Tak? Bardzo wprost, ale jakże też właśnie wprost, ale we wszystkich twoich historiach, których słuchałem, zawsze można moim zdaniem doszukać się pewnych filozofii, na przykład tutaj, bo powiedzmy, że pozostałe zostawiamy na inną okazję, ale dziś Dildo Baggins. Zastanawiam się, za co kupię twój czas. Będziemy się razem bać. Strach podwójny może równać się odwadze. Nasze królestwo jest niestety z tego świata. Również nie brakuje zabawy słowem, hemoroidy i androidy. Palić życie bez zaciągania się. No, czyli jak ono smakuje, skoro się nie zaciągam, używając takich porównań. Target, po staropolsku cel, no to jest jeden z takich, powiedzmy sobie szczerze, połączeń świata dzisiejszego cyfrowego i od razu tak jakby przekierowujesz na coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, na historię pewnych słów. No i rozstanie może powodować tak zwany efekt domina w gorzkich żalach, czyli takim, powiedzmy, kopnąłem jedną kostkę,
życia, powiedzmy, związek i tak jakby na całej linii leci, wszystko upada, niszczy się. No, powiem ci szczerze, że bardzo, 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 bardzo ładnie to wszystko ująłeś. Wysoki sędzie, nie chciałem. Ja myślę, że to i tak pod względem tekstowym to wszystko, o czym mówisz, to pojawiało się już wcześniej w jakiś sposób w tym, co robiłem. Aczkolwiek przy Dildo Bagginsie ten Dildo Baggins jest tak naprawdę rzeczywiście czymś tu i teraz. Nie jest... Te teksty są bardzo w punkt, czego ja tak naprawdę mimo wszystko nie chciałem robić przy innych projektach, gdzie chciałem jakoś taką retrospektywę przeprowadzać, mówić dużo o przeszłości, a tutaj tak naprawdę nie boję się mówić o tym, co się dzieje tu i teraz. Także może taka świeżość właśnie tych problemów, które teraz nas otaczają, ale w ogóle o rzeczywistości, pierwszy raz chyba tak... Po prostu się wypowiadam o niej tak prosto i tu i teraz. Jak również ciekawie prosty i artystyczny jest twój wizerunek, Dildo Baggins. Torba papierowa o różnych obliczach. Tak, bardzo, bardzo proste, a z drugiej strony jak bardzo dające wielkie możliwości. Tak? O wiele moim zdaniem ciekawsza forma wyrazu niż twarz. Po prostu to jest takie odkrycie jak z dążeniem ku prostocie przy tekstach i przy muzyce, że po pewnym czasie naprawdę rzeczy, które są proste, ujęte w różnym kontekście, naprawdę są wyraźne, tak? I wtedy możesz dopiero tak naprawdę powiedzieć o wiele więcej. I tak samo jest z Dildo Bagginsem, bo te proste formy, umieszczanie ich w rzeczywistości codziennej, nadają tej rzeczywistości, dzięki tym prostym formom, nadają właśnie nowy sens. Bo jeśli tak naprawdę za bardzo kombinujesz i za bardzo chcesz opisać tą rzeczywistość w sposób skomplikowany, to nam nie widać tej rzeczywistości, tylko widać tą próbę skomplikowania jej. A właśnie przy Dildo Bagginsie ta prosta maska w różnych kontekstach, i staram się, żeby właśnie użyję tego słowa, bardzo niewiele kontentu, który się pojawia z Dildo Bagginsem, czyli różnego rodzaju zdjęcia w różnych okolicznościach rzeczywistości, pokazują mi, że chcę to robić i że ma to jakiś dla mnie sens. Tak? Także to za każdym razem Dildo Baggins jest dla mnie czymś zupełnie nowym, przy, uwaga, jak najmniejszych środkach, ale mimo wszystko dużym zaangażowaniu. Także to na każdym kroku coś nowego. Tak, czyli sprzęt może być nieważny. Na przykład mamy pewien pedał Bossa, który ma 10 sekund wybrzmienia i ta teoria może się sprawdzić. To tak w kontekście tego, takiej studyjnej pracy. No cóż, no dajmy się gorzkim żalom. Ja tobie bardzo dziękuję za tych kilka chwil, które nam poświęciłeś. Dildo Baggins, proszę państwa, w trzech odsłonach przez najbliższe 8 lat będziemy mogli obserwować, co się dzieje, i wierzymy, że kolejne wydawnictwa, które są ukryte w torbach z różnymi obliczami, będą z nami. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję i chciałem tylko jeszcze zaprosić, w przyszłym tygodniu premiera teledysku i oficjalna premiera singla Będziemy się razem bać, a w czerwcu cała płyta, także do usłyszenia. Także kartki, doręczek i długopisy też. Dzięki serdeczne. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia. Gdzie warca wygrają, szlochają o pomstę, do nieba wołają. Wybaczyć mi nie chcą, zapomnieć nie mogą. Grożą mi ręką i kopią nogą. Już mi zmienili do bramy kody. Stoję przed furtką, zalany łzami. Dlaczego?
się bronią. Ja nie pamiętam z ostatniej nocy nic, żal mi uśmiechu twego. Gdzie warca wygrają, szlochają o pomstę, do nieba wołają. Wybaczyć mi nie chcą, zapomnieć nie mogą. Grożą mi ręką i kopią nogą. Już mi zmienili do bramy kody. Stoję przed furtką, zalany łzami. Dlaczego wszyscy przede mną cię bronią? Ja nie pamiętam z ostatniej nocy nic. Żal mi uśmiechu twego. Nie mogą, grożą mi ręką i kopią nogą. Już mi zmienili do bramy kody. Stoję przed furtką, zalany łzami. Dlaczego wszyscy przede mną cię bronią? Ja nie pamiętam z ostatniej nocy nic. Żal mi uśmiechu twego. Go!